Cześć! Dzisiaj pomalujemy Weronikę. Cześć! Dzisiaj mamy, widzicie, niesamowite efekty dźwiękowe i to nie od psa, chociaż od psa też pewnie. Udało mi się wciągnąć Weronikę, którą już znacie, była u mnie parę razy, żeby użyć jej pięknej buzi i pomalować ją tak, jakbym pomalowała kogoś bardzo, bardzo młodego, jak ona zresztą jest bardzo młoda, albo zrobić taki makijaż w miarę no make-up, czyli taki właśnie, którego bardzo mało widać, a jednak coś tam poprawia, coś tam zakrywa. No i jedziemy. Dobra, zaczynamy. Nie martwcie się, jeżeli Weronika będzie miała jakąś smutną minę, nie bijemy jej tutaj, nic się nie dzieje strasznego. Zaczniemy od korektora, ponieważ uważam, że na taką właśnie zdrową, jasną cerę nie ma kompletnie sensu kłaść podkładu, jeszcze tego zaklepywać, zasłaniać nie wiadomo jak. Ja sięgnę po korektor z Ethnicity Minerals w kolorze Honey. To jest taki bardzo jasny korektorek. Nie musicie używać podkładu ani korektora mineralnego, możecie jakiś tam inny. Ja akurat używam, że minerały po prostu da się tak rozetrzeć, że ich praktycznie nie widać. I nałożę je tylko tutaj troszeczkę w wewnętrznym kąciku i pod okiem, żeby trochę zakryć te niewielkie cienie, które tutaj są. Poza tym Weronika ma świetną cerę i tutaj nie za bardzo trzeba jakieś rzeczy poprawiać. Gdyby tak było, że byłyby jakieś mega, mega duże pryszcze widoczne, to zamieniłabym taki pędzel na taki pędzelek, który ma bardzo wąską końcówkę, albo taki do linera i zakrywała po prostu pojedyncze tam kropeczki. Trochę też pozakrywam w okolicy nosa tutaj, ale odrobinę, bo tutaj też za dużo nie ma, tylko po prostu jest odrobinkę ciemniejsza skóra. Dobra, jeśli chodzi o korygowanie niedoskonałości, to byłoby na tyle. Teraz wezmę odrobinę mineralnego pudru z Ethnicity, to jest puder HD, może być jakikolwiek inny puder i to nałożę go tylko tutaj w strefie tej, w okolicy nosa i to zrobię też wyłącznie z tej przyczyny, że siedzimy teraz przy takim mega, mega mocnym świetle i ona może wyglądać na nagraniu później na taką błyszczącą, ale tak ogólnie to w ciągu dnia uważam, że spokojnie by przeszło bez żadnego pudru. Ten pędzelek, którego używałam wcześniej, to jest mini kabuki z Annabelle, a to jest Maestro 150, seria 150 w rozmiarze 20. To jest taki właśnie pędzel do pudru i do różu i ja go użyję do obu tych przeznaczeń. No i właśnie on jest jasny i się tak nie rzuca, nie zmienia też koloru, nie? Dobra, teraz dalej. Moim zdaniem, żeby makijaż wyglądał możliwie bardzo naturalnie, to nie można używać jakichś tam super mocnych kolorów, ani super błyszczących i tak dalej. Jeśli chodzi o oczy, to tutaj jak widzicie u Weroniki na przykład brwi są, mają ładny kształt, ale tutaj jest troszeczkę, jakieś są tam lekkie braki, więc nie będę ich malować tak jak swoich, czyli taką, nie, mega mocno, tylko pomaluję je odrobinę i dzisiaj sięgnę po kredkę z Essence. To jest co prawda kredka do oczu, ale ona się doskonale nadaje do brwi, jeśli się jej używa delikatnie. To jest numerek 22 Taupe Me. I ja tylko dosłownie takich kilka kreseczek tutaj dorysuję. Absolutnie nie, żeby nadać im jakiś inny kształt, tylko żeby wypełnić delikatnie to, co tutaj się to, co powinnam, no, tak powiedzmy. I też robię takie malutkie kreseczki jedna obok drugiej. Ta kredka się kompletnie do oczu nie nadaje, bo ona jest paskudnie twarda. Nawet nie trochę, tylko paskudnie, ale właśnie do brwi to jest idealny, idealny patent. Ok. No i teraz po prostu te brwi wydają się mniej więcej takie same. I podkreślę je jeszcze takim produktem z Catrice, to jest Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel. Oni mają tylko jeden kolor. Trochę mnie przeraził, jak go otworzyłam pierwszym razem. I on ma takie mikrowłókna, które sprawiają, że się trochę wydaje, że macie więcej tych brwi. I je delikatnie tak uczeszę do góry. Nic chamskiego. Żeby wyglądało, że po prostu ma dziewczyna ładne brwi, a nie, że ma pomalowane ładnie brwi. Żeby nie wyglądało, że mam chamskie brwi. Ja mam chamskie brwi, ale ja lubię takie. Dobra, no i moim zdaniem to spokojnie wystarczy. I teraz jeśli chodzi o powieki, no to jeżeli bardzo, bardzo chcecie, to możecie na powieki nałożyć jakiś kolor. Ja tutaj przyniosłam paletkę z Catrice Ultimate Nude, nie, Absolute Nude. Ona ma tutaj takie połyskliwe odcienie, które są bardzo przejrzyste, jak się nakłada na przykład takim pędzelkiem jak ten z Maestro 320 w rozmiarze 12. On jest duży i taki puchaty, łatwo jest nałożyć na dużą powierzchnię, to się nałoży taką cieniutką warstwę. Ja dzisiaj tego nie zrobię, ja chciałabym tylko odrobinę jej jakby zmatowić te powieki i zakryć ewentualne żyłki, które tam się pojawiły. I do tego mi posłuży baza z SS Isle of Stage, która ma taki właśnie cielisty kolor. U Weroniki to będzie taki ciut ciemniejszy cielisty.
takie dosłownie dwie kropeczki. Staram się wybierać takie produkty, które są łatwo dostępne, gdzieś tam i niedrogie, bo wiem, że młodsze dziewczyny też nie mają, albo mają, albo nie mają, no różnie to bywa, jakichś takich ogromnych zasobów kosmetyków w domu. Jak widzicie, to jest bardzo delikatny kolor i on tylko ciut zakrył te przebarwienia, które były na powiece, których właściwie prawie nie ma. Nie śmiej się, bo mnie to marszczysz. No właśnie wiem, że się marszczę. Okej. Okay. I teraz ta baza wysycha na taki satynowy, takie satynowe wykończenie. Nie klei się za bardzo i takie rzeczy tam się nie dzieją, więc możemy ją spokojnie tak zostawić. I teraz dalej. Spójrz proszę w górę na chwilę jeszcze, bo tu jak widzicie jest odrobina takiego zaczerwienienia, dlatego że wcześniej jak malowałam, to Weronika miała zamknięte oczy. Okej. Okay. I teraz dalej. Żeby nie było jakoś super mocno widać makijażu, ale żeby jednak były widoczne rzęsy, żeby były trochę takie grubsze i ciemniejsze, to sięgnę sobie po taki malutki pędzelek. To jest Maestro 660 w rozmiarze 4. Malutki, skośny pędzelek. I kredkę Essence Long Lasting Eye Pencil w kolorze 02 Hot Chocolate. Nie polecam czarnego, bo to rzeczywiście jest duża różnica i to widać. Jeśli macie jeszcze jakiś jaśniejszy brąz, to spokojnie możecie po niego sięgnąć i po prostu nałożę go trochę na tą tutaj, na ten tutaj pędzelek, zstępniaczkę, podniosę lekko powiekę i tak popracuję po prostu, nie będę robić żadnej kreski, tylko popracuję trochę tym pędzelkiem między rzęsami i to tak mniej więcej do połowy oka, nie dalej. I teraz jak widzicie, ja dojechałam tą kredką maksymalnie tak do połowy oka i ona teraz wygląda trochę jak kreska. Ja nie chcę, żeby to wyglądało jak kreska, chcę, żeby to było super łagodne i delikatne. Więc wezmę sobie taki pędzel Maestro 410 w rozmiarze 6, jak młodo wytrzymam. Przepraszam. I nie nakładając tu żadnego cienia, zamknięczko, rozetrę sobie to, żeby to było jeszcze trochę bardziej takie miękkie i niewidoczne. Ale tylko do połowy oka. Ale tylko do połowy oka. Dobra, i teraz tutaj, gdyby Weronika miała bardzo zaczerwienioną linię wodną, to bym dała na nią jasną kredkę, ale tutaj ta linia wodna jest bardzo zbliżona do koloru skóry, więc nie uważam, że jest to konieczne. Może jeszcze odrobinkę tego, co tu mi zostało na pędzelku, dam w samym zewnętrznym kąciku, ale to zrobię raczej na zasadzie takiej, jakbym malowała te rzęsy, które są na dole, niż jakbym malowała linię wodną. Jeszcze może z tej strony spróbuję pokazać. Że nakładam część tego koloru po prostu na same rzęsy właściwie, żeby odrobinę podkreślić, ale nie za mocno, bo to ma być taki no make-up, ma go prawie nie widać być. Ma być prawie niewidoczny. Dobra, i teraz tak, ja podkręcę Weronice rzęsy zalotką. Jeżeli macie bardzo no, takie podkręcone rzęsy naturalnie, o jakbyś chciała mi trochę pomóc, to spójrz w dół, najlepiej tutaj i po prostu skup wzrok na tym miejscu. Jest w porządku? Nigdzie nie kłuje? Nadal w porządku? Okej. Dobra. I teraz ono ma dosyć ciemne rzęsy, więc to będzie ładnie wyglądało. Wystarczy je właśnie podkręcić. Albo jeżeli macie przezroczystą maskarę, to możecie trochę przezroczystej maskary dać. Ja uważam, że ciemnego tuszu do rzęs czarnego nie ma sensu. Chyba, że chcecie po prostu minimalistyczny makijaż. Jeżeli ma być taki kompletnie niewidoczny, to tusz do rzęs będzie widać. Jest w porządku? Dalej w porządku? Dobra. Teraz zrobimy niekonwencjonalną rzecz, bo odrobinę, ja nie mam brązowego tuszu, ani nie mam żelu przezroczystego, więc tym samym filerem do brwi po prostu delikatnie, bardzo delikatnie przeczeszę jej rzęsy, żeby one się troszeczkę trzymały. Spójrz w dół, proszę. I też zrobię to naprawdę mega delikatnie, głównie w zewnętrznym kąciku. Tylko po to, żeby one właśnie stały troszkę do góry, bo ten żel dosyć mocno utrwala i rzęsy są takie później, znaczy brwi właściwie są takie bardziej sztywne i uniesione i myślę, że na rzęsach to się też sprawdzi. Okej, i teraz tak, jeśli chodzi o róż, to ja proponuję właśnie użyć różu, bo często jest tak, że naturalnie po prostu twarz się rumieni. I ja sięgnęłam po taki kolor, to jest numerek Adorable, numerek 10 Adorable z Essence i to jest ten Silky Touch Blush. Nałożę go tym samym pędzlem z Maestro z serii 150 rozmiar 20. I tu on jest tak ładnie wykończony, bo ma dosyć taki ostry koniec, dzięki czemu mogę nałożyć bardzo niewielką ilość
tego różu. Także on będzie na czubku pędzelka, a reszta włosia go ładnie rozetrze. I ja go nałożę tylko tutaj tak na policzki. Nie będę go jakoś specjalnie układać jako konturu, ani w jakichś konkretnych miejscach rozmieszczać, tylko bardzo, bardzo delikatnie go nałożę na całe policzki. Mięciutkie, co? Mhm. Cudowny jest ten pędzel. One są jak aniołki. I teraz dalej, jeśli chodzi o usta, to można użyć jakiegoś błyszczyka, ale mi się wydaje, że błyszczyki są nawet czasami zbyt błyszczące, więc dzisiaj sięgnę po taką pomadkę, pamiętasz jak ona się nazywa? Color Sensational albo coś takiego? Tak. Z Maybelline i to jest numer 220 Lust for Blush. To jest taka pomadka, która jest bardzo błyszcząca i bardzo, bardzo przezroczysta. Ja jej nie nałożę tak, wiecie, też na maksa dużo, Weronika ma te strasznie suche usta. Nałożę jej tak odrobinę. Tylko trochę, żeby po prostu wydawały się takie bardziej świeże i troszkę bardziej różowe. Zrób taki sztuczny uśmiech. Rozetrę to delikatnie palcem, właściwie tak bardziej w klepie, żeby było trochę połysku, ale nie za dużo. I tak naprawdę to... I tak naprawdę to byłoby wszystko. No i to jest gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak naprawdę, no tu praktycznie różnica jest bardzo, bardzo mało widoczna, ale o to mi chodziło, że makijaż no make-up ma być taki, że rzeczywiście jak się patrzy na tą osobę, to wygląda jakby nie była w ogóle umalowana. Czyli tak naprawdę zakrywamy tylko to, co jest tam nieprzyjemne i bardzo, bardzo, bardzo mało dodajemy. Oczywiście są też takie wersje, gdzie jest właśnie mocniejszy róż, gdzie jest czarny tusz i tak dalej, ale dla mnie to jest makijaż minimalistyczny, a nie no make-up. Także postanawiam się tak to zrobić z racji, że mam ładną buzię do wykorzystania, to ją wykorzystałam dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie nam koniecznie kciuka w górę i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję, że się zgodziłaś i mam nadzieję, że następnym razem się zgodzisz znowu. Na pewno. To na razie. Pa!